tam wejść przez ten. Ale ja się dziwię, że Polacy w ogóle nie protestują, że nie ma żadnych protestów. No bo się nie umią kurwa dogadać, zjednoczyć. Jakby się tak wszyscy zebrali. Ale w pojedynkę panów pierdolą, tak? Na komendzie. No. A jak pójdzie stół z pałami, to już nie pierdolą. Tylko wy ich pierdolicie, tak? Ale wie pan co, ja się dziwię, bo jak się na przykład gdzieś starszym... Przyjedzie tutaj, to... Tak. To nie, zieleń tak poglądowo ładnie wygląda, ale jak się wejdzie, ten system polityczny jest tak chory, żeby go wpisać. Dlatego się powinno robić na zachodzie, a tu pieniądze wydawać. No dlatego wiele... Albo tu okradać dalej, wywożysz tam, co się no da. Dlatego wiele ludzi, ci co są wyjechali, to mówią od razu, że Polski już nie ma. Nie ma. Nie ma Polski, prawda? Nie ma. Nie ma. No. Jeszcze lasy państwowe nie sprzedadzą, już nie będzie wcale. No ale co to będzie z ludźmi, takimi emerytami, co oni, przecież jak oni nie tu będą... Nie przejmują się tym. Jak oni będą żyli? Zrobią tak jak Grecja, ogłoszą upadłość polskich banków, tych funduszy emerytalnych i w dupę ich pocałują. A prezesi i tak mają tak napchane konta, że im starczy do końca życia. No normalnie banda jakaś. No banda, w Polsce jest banda. To mówi, ma pan tak nerwy już przed nich popsute? Tak. Mi się ręce trzęsą czasami, jak pomyślał. I to jest tak co tydzień? A co ile pan tam jest w Nysie? Tu mam co tydzień, a w Nysie miałem stragan, miałem co dzień. Miałem jeszcze takie sceny, nie? Tak, pod jesień. Rozłożyłem stragan, kartofle, to tam takie płody, nie? I już okres świąteczny szedł. I wysypałem 100 kilo mandarynki, nie? Chuje wszystkich ze straży. Pomierzyli taśmą, jak codziennie, nie? 20 zł tam tego dobra! I mówi tak, ale wie pan co? To teraz pan zapłacił, a teraz się ładnie pan składa, bo pan jest rolnikiem, pan nie ma prawa cytrusem handlować. Takie skurwysyństwo. Ja powiedziałem, co? Ja mówię, wypierdalaj stąd. Już mi nerwy puściło, wypierdalaj stąd, powiedziałem. Wypierdalaj stąd, jak policja przyjedzie, to już złoży. Wypierdalaj! Zacząłem się drzeć na cały chodnik, wsiadli teraz razy i pojechali. Dali mi spokój. Za to, że mnie skasował. Jakby mnie nie skasował, to by się złożył. Mhm. Już mi tak nerwy tego, żeby się powiedziałem chuj. I do dupy. Tak, no, bezpośrednio. Wypierdalaj, bo już macie dobrze. No. Nie rzucił się nic? Nie, pojechali. No. To były skargi na mnie, bo w Nysie to jest takie skurwysyństwo, że to działa na zasadzie coś takiego. We Wrocławiu wszyscy handlują tutaj nielegalnie. I teraz Antek na mnie nie zadzwoni, bo jakby na mnie zadzwonił Antek, szkodowo daje, poglądowo, to by przyjechały władze i on by miał przejebane i ja. Sam na siebie tak by zadzwonił. Mhm. Ty spokój. Mhm. A w Nysie ja miałem stragan, a 100 metrów dalej był bazar. Ja stałem niby legalnie i oni też, ale już zazdrość go męczyła, że mi dobrze idzie mandarynka, a jemu na bazarze nie. I sam swojego w Nysie gnoi. Taka mentalność ludzi. Jeden straganiarz drugiego sam gnoi. Aha. I oni nigdy nie będą solidarni, zgodni i nie będą walczyć o swoje, bo ja pójdę, ja się w Nysie we władze narażę, a on się chuj będzie się z tego cieszył, tuman głupi, zamiast mi pomóc jeszcze, żeby to przewetować, to on się będzie chuj głupi kurwa cieszył, że mnie zgnoili, bo mnie jutro nie będzie, on będzie sam. Tak myślą w Nysie. Ja powiedziałem, leję na ten, mogę się wyszczać, ja to powiedziałem na głos na targu, mogę iść zaraz nawet wylać się burmistrzowi na biurko. W dupie to mam, najwyżej mnie zamkną, ale będę wiedział za co. Ale nie pisał pan jakichś skarg? Nie za da się. Za te kary? Ale co, to pójdzie na biurko do burmistrza i co z tego? Pójdzie do jednej bandy, no i co? To by trzeba do Strasburga napisać. Bo to jest łamanie konstytucji. No, bo to jest łamanie konstytucji. I gnębienie ludzi. No, tylko do Strasburga, no to taka prawda. Za naszą ciężką pracę jesteśmy jebani na stóp karami. Czyli jednoznacznie jesteśmy traktowani za bandytów. No. A ciężko zarabiacie na chleb. No. Ojojojo. Jest skurwysyństwo. No ale jak on na przykład nakłada na pana na mandat, to nie może mu pan się zasłonić konstytucją? Ale on powie, dyskutuje pan czy coś, mogę wziąć wniosek do sądu. Aha, to już sądem od razu? Tak. Aha, krótka piłka, zaraz ta, sąd. Tak. Tu był jeden chłopaczek, zaraz tam jest rynek, nie? Pod galerią dominikańską stali, pod takim namiotem, ale to jak truskawka była jeszcze 2 miesiące do tyłu. Zajebiste obroty robi, 5000 obrotu robi. I oni codziennie rano przyjeżdżali, dobry panu, to co?
mandat, ale nie dawali mu tam 50, tylko dawali mu tam 500. Mhm. Taryfę najwyższą, bo oni wiedzieli, że on mu tam dobrze idzie. Czyli tu jest coś nie tak. Tu mi mogli dać 50, a tam 500, tak? Aha. A on mówi, on nie chce mandatu, on chce wniosek do sądu. To musi się pan złożyć, jak chce pan wniosek do sądu. Jak chce pan 500, to pan stoisz. Jest to korupcja? Tylko skurwysynów nagrać. O co tu chodzi? Tak. To jest układy. Tak, bo coś układy. Jest nie tak. No. Ale o co chodzi, że oni nie chcą wniosku do sądu? Bo tak, prawo mówi jedno. Jak pan cały miesiąc bierze wniosek do sądu, codziennie będzie pan brał od nich wniosek do sądu. Wniosek do sądu. I teraz się tych wniosków nazbiera 20. W końcu sąd pana wezwie. Za paragraf taki i taki, za sprzedaż owoców i warzyw bez zezwolenia na danym terenie. Będzie opisane za co i tak dalej. I z takiego takiego artykułu pana ukarają. Ale ukarają pana raz. Bo nie mają prawa, nawet tych wniosków będzie 20, nie mają prawa ukarać 20 razy. Ukarają pana ogólnie 500 zł mandaty, żywne sąd nałoży na pana 500 zł, plus najwyżej 150 zł za koszty sądowe. Czyli za cały miesiąc pan zapłaci 650. A nie, jak 20 razy 500 to jest ile? 10 tysięcy. No dokładnie. Ale on z tego spokoju wolał im dać 10 tysięcy, ale 30 tysięcy był i tak do przodu. Ale to już są kombinacje, to są machlojki. No ale pan mówił, że ten jeden tam mówił, żeby pan siedział cicho, bo oni po premii dostaną, tak? Tak. Tak było w tamtym roku, myśmy to im za dymy robili. Aha. No. Mhm. Myśmy się tu z Placowym kłócili. Ja mówię, teren targu, targ Piast jest tam. Na targu nie stanę, bo kurwa bardzo drogie stanowisko jest. 150 zł musiał zapłacić. W środku targu. To jak pierdolę, to ja wolę 5 tych mandatów na zewnątrz. Mhm. No. Ani siaka, ani tak. Ale jakim prawem? Tu mnie bileter taki teraz kasuje, tak? Aha, czyli jak oni pana... Tu nie jest teren targu, tu. Tu mnie nie powinien do bileter kasować, tak? Nie, no to jak już poza jego teren, to ten co zbiera bilety już nie ma prawa do pana tutaj. No, on tutaj. Nas kasuje. Aha, przychodzi i kasuje, tak. A ci jeszcze mandat nakładają. A myśmy robili zadymę w tamtym roku właśnie na ten temat. Albo jedni, albo drudzy. I okazało się, że tak naprawdę do końca nie ma prawa Straż Miejska raz mandatami jebać. No. Jeszcze nas przepraszali, bo żebyśmy nie krzyczeli, bo oni mają później po dupie. Pracownicy, no zwykli strażacy. No ale pan tam w Nysie stoi co tydzień? W Nysie stoję na targ, na przykład wtorkowy targ, czy piątkowy, sobotny. I zawsze mandat? Nie, w Nysie jak na targu miejskim stoję, nie mandat. Ja bym stanął na mieście. Aha. Na Wrocławiu jak na mieście się stanie, bo jest duży Wrocław, nie? Mhm. No to kurwa przyjadą albo nie przyjadą. I ja mogę się rozwalić odtąd do śmietnika, nie? Ile busa mam? Jak mam odwagę, to tyle towaru rozkładam, nie? To jest moja sprawa. I nie płaci pan żadnej opłaty, kurwa, targowej. Stoi pan i tyle. Tylko wiadomo, kulturalnie zachowujmy się, jak kończę dniówkę. Pozamiataj za sobą, człowieku, tak? Jest okej. Okay. Raz straż przyjedzie, raz ich nie przyjedzie. A w Nysie jakby się tak rozłożył, zaraz jest taki, bo straż już nie jeździ od paru lat. W tej chwili jest taki z urzędu dziadków wysyłają, ja mówię na nich dziadki, bo to takie prawie emeryci. Z teczkami oni bilety kasują, opłaty codzienne, nie? Już czekaj, ja tu z panem rozmawiam. Czekaj. I oni jeżdżą, zbierają, te dziadki. No. Żeby straż nie musiała dupy wozić, to mają dziadków, psów takich dwóch, nie? No i bileter przyjechał z miasta, bo oni mnie znają, nie? Pod Biedronką, mam taką ulicę. Na przykład targ jest do pierwszej, nie? Składam targ. A widzę, że mi jeszcze zostało, to jadę teraz na miasto jeszcze na popołudniówkę, nie? Bo dzień długi. I stoję na przykład druga, trzecia, czwarta, piąta, dopóki jest ruch w Nysie, tak? 4 godziny handlu mam. To nie dość, że zapłaciłem za 120 zł na targu, to o godzinie pierwszej bileter mnie tak samo kasuje, jakbym stał od 8 rano. Jakby pan, nieraz skurwysyny przyjeżdżali za 16:30, mi zostało pół godziny ruchu ulicznego, oni mnie tak skasowali, jakbym od 8 rano stał. Bo jak on mnie nie skasuje, to będą jebać w urzędzie. To ile pan rocznie tam wydaje na mandaty w Nysie? W Nysie? No. A by mnie... Ile to wyjdzie? Za 3 dni, za 3 targi to ja płacę 100. Aha, i oni jak pana widzą, od razu idą, żeby mandat, tak? Od razu mandaci, czekają, tak? Nie, ale to jeszcze nie skończyłem. I ten bilet bierze ode mnie 10 zł. Ale to wie pan, jak ja tylko mam prawo zrobić? Bo w Nysie uchwała Rady Miasta zrobiła tak. Takie zarządzenie. Kiedyś było 2 zł w Polsce od metra. Ja rozumiem, 2 złote. Chuj, 10 zł, a macie, nie? Też chcecie żyć. A teraz jest tak. 4 skrzyżki, jeszcze powiedzmy, że to jest metr
kwadratowy. Do metra jest 10 zł. Tak uchwała Rady Miasta co zrobiła. To jest 10 zł. Do metra. A jak już pan podostawi 1,30 m, to już jest 5 dych. Bo pan kolejny rozpoczęty metr ma. 50 zł, proszę. Aha, nawet jak nie jest dokończony. I co to jest za stragan? Skrzynka z jabłkiem, skrzynka z gruszką? Z tej skrzynki mam 7 zł zysku, z tej 15. Rozumie pan, o co chodzi? Ja nawet sprzedać to, odliczę z paliwa, jakbym te 3 skrzynki sprzedał, to ja nawet nie zarobię na te 5 dych. Bo to celowo zrobiła uchwała Rady Miasta, żeby... Jest tak duża korupcja w tych małych miastach, bo po prostu jest polityka prowadzona do marketów. Nie dla nas, kurwa, dla rolników, podatników z naszego powiatu, którzy po prostu ich chuj utrzymujemy, to teraz jeszcze pałują, gnębią, a wspomagają za sieci marketowe, tak? Bo nas gnoją. Bo na przykład jest narada w mieście, zbiera się kierownictwo z Biedronek, nie? Przyjeżdża jeszcze, kurwa, kierownik z Kauflandu i tak. I mówi tak, my wam tu 100 tysięcy łapów wydajemy, ale ten targowisko, te wszystkie ciatki z ulicy mają zniknąć. Po co mi ma jakiś frajer pod Biedronką stać i mi tu, kurwa, ziemniaki ważyć? Tak? Mhm. I gnoją ale... kogo? Nie, małego, tak? No. A tu we Wrocławiu się trochę boją. Boją się. Tu jest jeszcze, mówię panu, tu jeszcze jest tolerancja. No ale co to będzie, jak oni będą tak ludzi gnębić? Przecież to ludzie na chleb nie mogą zarobić? Nie, nie, według prawa nie. Nie mogą, tak? Nie. Bo muszą być ukarani. Nie, tak nie dadzą pracy. Pracy w mieście nie ma, tak w taki sposób nie ma pracy, tak samo. Ja, dzięki temu, że to miasto jest biedne i to miasto nie ma pracy, też nie mam komu sprzedać, bo nie mają ludzie za co kupić. Mhm. To jest chore. To jest, kurwa, to jest tak już zjebane koło, że mówię, to jest jeszcze takie ostatnie miasto. Wrocław to jest mi najbliższe miasto, gdzie jest jeszcze normalnie. Tu jeszcze są tłumy, tu jeszcze można, tu jeszcze się człowiek cieszy, jak coś robi. A w tych takich miastach jak Nysa to jest koniec. To jest, kurwa, puścić bombę, pierdolność, kurwa, i tyle. Normalnie na urząd bym jedną, na komendę bym jedną bombę, na cały urząd, kurwa, jedną, na starostwo trzecią bombę, na skarbówkę czwartą, kurwa, i tak dalej. 5 bomb bym potrzebował. No. No to co to z tą Polską dalej będzie? Jak tu żyć? Jak pan sobie to może wyobrazić? W tej chwili no. Co trzeci jest mundurowy, utrzymywany z budżetówki. To są jakieś, kurwa, same security, kurwa, straż, policja, urzędy skarbowe, chuj wie kto. Co trzeci to jest, kurwa, inspekcji narobili, straż granicznej narobili, itd. narobili w tym kraju. A przerobu i pracy nie ma nie dla ma. Pracownika. No widzi pan, jak to jest? No, o czym tu mówię? No ale ten system nie wytrzyma, to wszystko nie padnie. Nie wytrzyma, a prezydent nie. Mówi, że on to zmieni. Jak on to zmieni? Wczoraj się wypowiadał. Słyszał pan tę wypowiedź? Nie. To niech pan włączy dzisiaj odczyt jego, kurwa, wypowiedzi. Bo wczoraj chyba było zaprzysiężenie, tak? Mhm. No, co on wypowiadał się, jak tak dalej. Mhm. Utworzy jakąś komisję, że pomoże młodym, będzie normalnie. W końcu młodzież z powrotem będzie w Polsce miała pracę, nie będzie już musiała wyjeżdżać tam. Co myślę, chłopie, to są puste słowa. Z czego ty nalejesz faktycznie? On mądrze gadał wczoraj. Specjalnie go słuchałem, co on gada. Facet się ogólnie normalny wydaje. Mądrze gada, tylko teraz tak. Jak jego pod nogi wezmą, pod swój dalej chuje ustrój, te wszystkie, kurwa, przekrętasy, mafia go z powrotem weźmie, następnego prezydenta pod siebie, to i tak nic nie zrobi, chłop. Nic. To z czego naleje, jak ma pusto? No. To jest tak już zepsuty kraj, że to się nic nie da zrobić. Nie da, ja właśnie zauważyłem, jak... Ogólnie kraj mamy już zepsuty, cały system. Ja będąc w Belgii, to do mnie Belgowie mówi, dlaczego wy... Jedynym ostatecznym rozwiązaniem, ja mówiłem to już dawno głośno, trzeba się postawić jak Ukraińcy na Majdanie, zrobić drugi Majdan, kurwa, w Warszawie. To jest jedyne wyjście, tak zwane rozwiązanie siłowe. Tak jak pan mówi, pały, to jest ostateczne rozwiązanie. To jest jedyna sprawa, która by dała radę zrobić coś. W mordę. I nic więcej. Bez dyskusji. I oni by wtedy się zastanowili, co tu jest grane. Faktycznie nie ma żartu. Jak się tak dzieje, to my musimy dla zatkania gęby coś już robić. Wtedy by się zaczęli bać. No jasne. Wtedy tak. Tak. Ale teraz oni mają w dupie, bo my się boimy. Ustawy śmieciowe w Polsce porobili, jakie chcieli. Tak. Co, robią co chcą. No. Ale ja się dziwię, że Polacy nie protestują. Ja się pytam, no. Jaka to jest wolność i demokracja, jak wy mi na siłę wyjmujecie ustawę śmieciową. A może ja chcę, kurwa,
Nie chcę waszej firmy, tylko chcę zawieźć śmieci do Poznania. Ja nie chcę w Nysie, kurwa, oddawać. Ja się do Poznania zawiozę. Jak ja wytłumaczę, chuju głupi, bo ja się lubię wszystkim zajmować. Makulaturą, plastikiem. I do skupu plastiki wchodziłem, taki rodzaj tworzywa i takie, nie? Ja mówię, chłopie, ekologicznemu z naszej gminy. Jak ja mam płacić za plastik, jak ja plastik włożę do skupu? No ale to wiesz, to tak żeś nie powinien robić, bo ty nie masz działalności. Powinieneś do specjalnej firmy go oddać. Ja mówię, to bierzcie chuje przynajmniej za darmo ten odpad. A nie, żeby ja mam płacić za odbiór śmieci. A firma robi podwójne pieniądze, bo nie dość, że ja jej zapłacę za to, że posprzątają, to jeszcze kurwa pieniądze mają za tworzywa firma. To albo bierzcie za darmo przynajmniej ludzi te śmieci i chuj. Przynajmniej tyle zróbcie tym ludziom, żeby za darmo było odbiór śmieci. No, kolejny przykład Polski, kurwa. No kolejny. Ja bym we wszystkim głównie siedziałem, to już ja pogryzłem wszystkie tematy. Naprawdę dużo. Nie będę panu przeszkadzał, no. Jeszcze się po placu tutaj przejdę, popytam ludzi, nie? Najwyżej, a to wszystko trafi do Zbyszka Stonogi, ja mu tam już dam ten namiar. Zobaczymy, może się zajmą tym. Jak dacie radę zrobić coś, ja jako tam głośny, bo jestem krzykaczem z Nysy, mnie znają. Ja sobie tam radę, bo ja mam twardą dupę, ja sobie tam radę daję z chujami, nie? No ale tyle płacisz w ciągu roku, no. Niech pan policzy, ile to panu wyjdzie. No. Za co? Za to, że pan na chleb zarabia? Coś trzeba dać im. Coś trzeba im dać, niech kurwa ten system się kręci. No ale jak trzeba, ale i co trzeba im dać? Mandat czy co? Podwyżkę na premię pan im daje, nie, tak? Nie, mandat, ja nie jestem zgodny z mandatem. No opłata targowa powinna być, bo dbają o targowisko, sprzątają, mamy gdzie sprzedawać. Okej, w porządku, dawajcie tą opłatę. Okej. Taki jeszcze jest przykład. Wiadomo, że targowiska żyją do końca października, póki jest jakiś sezon, nie? Listopad, grudzień, styczeń, luty, to jest martwy okres na targach, nie? Coś tam można sprzedać, ale taki jest ruch, taki, no wiadomo jaki jest ruch, nie? I teraz tak, stoję na jednym miejscu na targu, to jest taki przykład. Nie piluję swojego stołu, żeby klient wiedział, gdzie ja stoję. Nie musiał mnie szukać, tak? Kierownik o tym wiedział, że ja marznę, utrzymuję targ. Styczeń, marznę, luty, marznę, marzec, marznę, tak? Nie przyszedł się, nie mnie zapytał, czy ja chcę rezerwację za ten stół, bo jest coś takiego jak zarezerwowanie swojego miejsca. Płaci się 30 zł do kasy i czy ja się spóźnię, czy zaśpię, to miejsce dla mnie puste czeka. Bo dzisiaj nie miałem czasu, dzisiaj byłem o 10 dopiero, to miejsce jest wolne dla mnie. To jest rezerwacja. Taki komfort, nie? Mhm. Nawet się chuj nie zapytał, czy ja chcę to miejsce. Specjalnie mi na złość jakiegoś obcego kurwa wjebał ziomka, żeby mnie tylko kurwa zgnoić, żeby mnie wyrzucić z tego miejsca na sezon. Bo wiadomo, że sezon handlowy jest dobry. Maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. I kończąc na wszystkich świętych, w październiku kończy się sezon. Bo listopad, grudzień, styczeń, to już jest okres martwy. Robi się pieniądze, ale tylko na chleb. A teraz można jeszcze coś zarobić, odłożyć, nie? My robimy pieniądze i władze też. Widzisz, że my jesteśmy tu, tak. No to oni jeszcze na nas korzystają. Tak, żerują na was. No, tak to wygląda. No mówię, nic się tu nie zmieni. Jedynym rozwiązaniem to jest to, co pan wspomniał. Pała i w łeb. Ale to jeden pan nic nie zrobi. To musi być parę tysięcy ludzi. To musi być taki tłum ludzi, który kurwa po prostu pokaże, że żartów nie ma. Tylko to musi być odpowiednio uzasadnione, żeby na głupa nie wyjść. Za co oni dostali pierdol? Musi być napisane. Za to i konkretnie za to, żeście dostali pierdol. A nie tylko za to, że ich nie lubimy. To musi być argumenty, za co dostają. Konkretny cel, za co dostali w ryj. I oni wtedy będą wiedzieć, aha, nie będziemy tego robić, no to już nie będziemy w mordę zostawić. I wszystko w porządku jest wtedy. To tak jest moje przynajmniej punkt widzenia, tak? Nie można bić tylko straży za to, że on jest strażnikiem, tak? Musi dostać w mordę za coś, za co kurwa nieładnie robi. Za konkretny cel musi dostać. No. No jest tak czy nie? Ale kiedyś były chyba lepsze czasy, nie? Lepiej było, prawda? Gibole pójdą się bić, bo oni mają to we krwi. Oni jak na stadionie nie pobiją się, to mogą na ulicy. Tylko taką watachę, jak się już rozrusza, to oni będą stłukli kurwa bez opamiętania. Nie. Musi być uzasadnione, za co dostali w pierdol urzędnicy. Musi być. Musi być ochrona prawna i tak dalej. No ale niech pan sam powie, jak pan sobie wyobraża dalej taki system. Co mają ludzi tak gnębić cały czas? W ogóle.
Dlatego ja mi się bardzo... Już to padnie prędzej czy później. Mi się bardzo w Ukrainie Majdan podobał. Mi się bardzo to podobało. To, że i jednak zginęło trochę ludzi, ale świat zobaczył, że kurwa ludzie mają tam źle. Przynajmniej świat zobaczył. Coś to zmieniło. Niech mi nikt nie gada, że to nic nie dało, bo coś to zmieniło. Postawił się zwykły szary naród, który już nie miał na chleb. Bo był tak przez system jebany. Przez tego kurwa Łukaszenka, tak? Mhm. No, tak był gnębiony przez tego kurwa. A w Polsce się to nie uda, bo tu mamy za... Za tępy lud. Nie, za bojaźliwy naród się zrobił. Potrafili robić strajki za komunę, walczyć o solidarność, wtedy jeszcze potrafili. A już teraz nie potrafią. Teraz już... Już się pogubili. Ta młodzież woli wyjechać, jak tu coś się, o coś walczyć tu. Bo jakby były granice zamknięte z powrotem, to by ta młodzież walczyła. Tu. Ale że się Unia otworzyła, świat się otworzył, także on mówi, nie, ja się tu bić nie będę, ja sobie wolę jechać do Holandii, pójść do coffee shopu, przypierdolić sobie, rozstresować się i za to chociaż 5 euro robić. Tak po prostu młodzież teraz myśli. No ale się narażać. 3 miliony ludzi no. Już wyrypało z kraju naszego. No ja wiem. No. No. Ja jadę tam w okolice nieraz Milicza, to tam sklepy no. Pozabijane dechami, sami starsi ludzie, młodych nie ma. Wszystko uciekło, wyjechało. Przecież to jest jakiś wysiedlony no bo, kraj. No bo tu się kurwa, jak jest polski biznesmen, biedny kurwa prywaciarz mały. Bo najwięcej biznesmenów polskich to są mali przedsiębiorcy, co ma albo jakiś sklepik, albo jest jakimś stolarzem. Albo jest jakiś kurwa firmę budowlaną, ma jednoosobową, najwięcej jest taki, nie? Tego ZUSy i jebią chcą na siłę zniszczyć. Podatkami. No jest tak czy nie? Mhm. No. I jak tu ma młody siedzieć? Jak ojciec widzi, kurwa prowadzi sklep ogólnospożywczy i kurwa zadłużony jest w hurtowniach na zakup towaru, chuj wie jeszcze gdzie i co? Żeby jakoś to kurwa sklep wyglądał, a jeszcze przyjdzie baba, bo ona chce na ołówek. No i tak to nasza kondycja gospodarki wygląda na tym. I żaden młody, ja tego tu nie chcę robić.